Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz, do sama dzwoń, poda ci pomocną dłoń. Więc nie ma się co bać, na straży stoi sam. Spokojnie możesz spać, poczuwa sam. Ma odwagę jak lew, jest tam, gdzie dzieje się źle. Strażak Sam. Bessie mknie na ratunek. Swego czasu śmigaliśmy po tych szynach non-stop. Właściwie to więcej czasu spędzałem na kolei niż w domu. Ojej, aż tak? O, aż tak! Tak się cieszę, że jedziemy na stację. Garrett dokonał prawdziwych cudów. Podobno lokomotywa jest wręcz nie do poznania. Za sekundę sami się przekonamy. Dzięki, dziadku! Było naprawdę superowo! Następnym razem dłużej pojeździmy. Dzisiaj akurat strażak sam zapowiedział, że wpadnie na inspekcję. O, proszę, o wilku mowa. Cześć, Garrett. O, cześć, dzieciaki. Was tu się nie spodziewałem. Dziadek zabrał nas na małą wycieczkę. O, jak pięknie, ileż wspomnień. Mój pierwszy wóz strażacki jeździł właśnie tutaj, po tych torach. Wtedy jeszcze działała stara kopalnia. Ojej, to były czasy, co? A może byśmy się tak trochę przeszli? Ha. Z tego, co pamiętam, tu stały sobie stare... No proszę, czyli sam będę robił inspekcję. A może chcecie mi pomóc? Serio? Pewnie, że chcemy! Świetnie! Na początek sprawdzimy sobie wszystkie wyjścia ewakuacyjne. No i wyobraź sobie, że kiedy zgłodnieliśmy, podgrzewaliśmy sobie chlebek na kotle. Ależ przedziwne czasy, co? A no właśnie, dobrze, że mi przypomniałeś, muszę czym prędzej naładować węgla do kotła. O, tak, tak, koniecznie, idź, idź. Spokojnie, o mnie się nie martw. Znam to miejsce jak własną kieszeń. Ciekawe, co tu się kryje. O, a to co? O, Bessie! O, kochana, byliśmy wtedy tacy młodzi. No, panienko, nie wyglądasz najlepiej. Starość nie radość, co? Halo, panie kapitanie! O, w takim stanie nikt nie będzie cię oglądał. Panie kapitanie, wujek sam już skończył! O, fantastycznie! No dobrze, zmykajcie stąd, bo jeszcze się tu zakurzycie. Okropność. Coś się stało, kapitanie? Wszystko sprawdziłem, nie ma żadnych powodów do niepokoju. Doskonale! To mój drogi, myślę, że przydałaby się jeszcze taka inspekcja u Musa w naszym górskim ośrodku. Tak jest, robi się, kapitanie. A my już chyba musimy wracać. No dobra, to chodź. A pan, kapitanie? Ja zostanę. Tak, zostanę. Trzeba by jeszcze sprawdzić tę klimatyzację. Właśnie. Przedziwne. Jaką znowu klimatyzację? Nie rozumiem. Wzajemnie, do zobaczenia. O, witam. No proszę, proszę, nie zło ognicho. Co tam sobie pichcisz? Jak cię znam, pewnie coś z lasu. No nie do końca. To akurat zwykłe kiełbaski. Kupiłem u Dilis. Macie ochotę? Skoro zapraszasz, oczywiście. Ja podziękuję. Wiesz, inspekcja to inspekcja. No nie. Patrz, zostawiłem czapkę w pociągu. Oj, James! O! Tak jest, powolutku. Ależ ciężka. Niedługo będziesz kochana jak nowa. Wow, ale super. O, kochani, nie ma na co patrzeć. Idźcie już, jesteście grzeczne dzieci, mam do domu. To chyba wóz strażacki, ale na szynach. Tak jest, wszystko się zgadza. Oto i panna Bessie i mój pierwszy w życiu wóz. Tylko no niestety nie wygląda już najlepiej. O, nieprawda.
prawda? Trzeba ją tylko wyczyścić. I trochę podreperować silnik, tak. No, jest trochę pracy, ale mówię wam, będzie jak nowa. Słuchajcie, a może byście mi trochę pomogli? Ale jasne, że tak! To genialny, genialny pomysł! Ależ pyszności, Mus. Miałeś rację. Kiełbaski Dillis 100 razy lepiej smakują z ogniska. Słuchaj, mam parę pustych butli gazowych. Myślisz, że dałbyś radę przewieźć mi je do miasta? Żaden problem. Spokojnie się zmieszczą z tyłu, nie ma sprawy. No i proszę. Ojej! Panna Bessie wygląda cudownie. To prawda. Szkoda tylko, że nikomu nie jest potrzebna. Dobra, to już ostatnie dwie. Co na jenota? Ojej, ja niech to. Nie, no nie. Jak dobrze, że mamy Sama na miejscu. Sam! Chodź szybko, butle wpadły do ogniska! Cofnijcie się! Jeśli w środku został jakiś gaz, będzie wielki wybuch! Słuchaj, jakby co, to mam w środku gaśnicę! Nie, gaśnica tu nic nie pomoże. Musimy schłodzić butle i to szybko. Trzeba dzwonić do remizy, natychmiast! Wypadek w górach u Musa. Butle gazowe wpadły do ogniska. Wypadek w ośrodku górskim. Butle gazowe wpadły do ogniska. Panowie, migiem, chowamy się za skałami. Te butle mogą wybuchnąć w każdej chwili. Już się robi! Koleżanka Morris? Cridlington? A was co tu sprowadza? W górach mają problem z gazem, kapitanie. Musimy pojechać pociągiem, inaczej się tam nie dostaniemy. Ale przecież pociąg jest właśnie w górach. Nie, no nie, to co robimy? O, mam chyba pomysł. Poznajcie moją kochaną Bessie. Ha, ha, ha. O! Niedobrze. Proszę, mała, nie rób mi teraz tego. Dobra, kochana. Pokażemy im, na co cię stać. Jedziemy! Bessie, nie na ratunek! Zupełnie jak za dawnych czasów! Oj, żeby tylko zdążyli. A to co? Kapitanie, czy to ten pański stary wóz? O tak, Sam. Poznaj Bessie. Dobra, wezmę wąż. Nie ciesz się, to nie koniec. Teraz muszę jeszcze szybciutko schłodzić butle. Niewiele brakowało. Dzięki, przyjacielu. Jasne, nie ma sprawy. Następnym razem, jak będziesz przenosił butle, może najpierw byś zgasił ognisko, co? Dobra, zapamiętam. O, pięknie się spisałaś. Ja tak sobie tylko tutaj... Wie pan, kapitanie, myślę, że taka Bessie to mogłaby nam się bardzo przydać. O, naprawdę? Naprawdę. Trzeba tylko załatwić jedną małą sprawę. Sprawę? A jaką sprawę? Zobaczy pan. Za natychmiastową i skuteczną pomoc i za zgaszenie szalenie niebezpiecznego pożaru oficjalnie mianuje cię Bessie naszym wozem strażackim numer 1. Brawo, Bessie! O, kochana, wyglądasz przepięknie. Wersja polska na zlecenie Mini Plus Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Barbara Ejman. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownictwo produkcji Anna Kuszewska.
Wystąpili Tomasz Błasiak, Stefan Knote, Brygida Turowska-Szymczak, Monika Wierzbicka, Łukasz Talik i inni.